Rozpoczynamy uroczystą sesję Rady Miasta zwołaną z okazji 130. rocznicy urodzin wielkiego naszego rodaka, przedstawiciela ziemi mieleckiej, profesora Wacława Szapela. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że dzisiejsza sesja jest prawomocna. Witam serdecznie Państwa Podkarpackiego, pana Waldemara Szumowo. Witam zastępców prezydenta miasta Mielca, pana Jana Miśnica, pana Siemka. Pod kierunkiem profesora Mariana
Racibowskiego we Lwowie i wydawało mi się, żeby tam dalej funkcjonował, ale był wybitny i dostrzegli to inni, ponieważ nie było wykładowcy botaniki leśnej w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie i jemu zaproponowali, żeby on tą szkołę objął i tam wykładał botanikę, ale poproszono, żeby troszeczkę jeszcze się dokształcił i zrobił, jak się to dzisiaj mówiło, drugi fakultet z zakresu nie tylko na uczelniczych, ale leśnictwa, zarówno w jednym, jak i w Monachium. I potem zaczął tutaj w tym gronie te takie główne elementy. No przede wszystkim szkoła podstawowa w Mielcu. O, tutaj będzie szczegółowo. Gimnazjum Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Studia na Uniwersytecie Jedyńskim. Tutaj dla tych młodych nie dało się studiować w Krakowie, ani w innych miejscach, bo państwa polskiego nie było i ówczesny. Solidny Uniwersytet był w Wiedniu. Proszę Państwa, wrócił tutaj do kraju i zaczął pracować jako młody asystent i zrobił doktorat pod kierunkiem profesora Mariana Racibowskiego we Lwowie i wydawało mi się, żeby tam dalej funkcjonował, ale był wybitny i dostrzegli to inni, ponieważ nie było wykładowcy botaniki leśnej w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie i jemu zaproponowali, żeby on tą szkołę objął i tam wykładał botanikę, ale poproszono, żeby troszeczkę jeszcze się dokształcił i zrobił, jak się to dzisiaj mówiło, drugi fakultet z zakresu nie tylko na uczelniczych, ale leśnictwa, zarówno w jednym, jak i w Monachium. I potem zaczął zdolności, tego zapału do pracy, obok przyrodzonych zdolności, talentów, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, niesionych przez genetykę, no miał także wpływ tutaj ogromny. Wiem, bardzo dokładnie przeczytałem, wspomniałem szczerze, jak rozmawiałem z naszymi kolegami z Instytutu Botaniki. No to był dobry klimat w rodzinie. Ojciec wspierał jego zainteresowanie. Zezwalał. Nawet w tym domu urządził mu taki pokojem pracy. Ja to mówiłem w kwietniu, też mam synów. Nie wiem, czy byłbym zadowolony, gdyby taki 14-15-letni chłopak chodził po lasach sam, szukał roślin. A to było zaakceptowane, to było pobudzane, to było wzmacniane. To tutaj w Mielcu on, przepraszam za takie słowo, środek uzyskał błogosławieństwo i przydatnie swoje pasy. To jest bardzo ważne. Proszę Państwa, no, miał także dobrych nauczycieli, zarówno w Mielcu, jak i Rzeszowie, ale także później on miał szczęście, bo to trzeba mieć szczęście do profesorów, do starszych kolegów, do szefów, zarówno do wybitnych profesorów, zarówno w Jej, w Lwowie, w Monachium, w Krakowie. No, wyrastał w dobrym sąsiedztwie, wyrastał w Towarzystwa Naukowego w Lwowie, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, później Polskiej Akademii Nauk, Royal Society w Edynburgu, Duńskiej i Królewskiej Akademii Nauk, Fińskiej Akademii Nauk, Niemieckiej Akademii Przyrodniczej. Proszę Państwa, nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie powiedzieć. Władza ludowa nie uznawała Polskiej Akademii Umiejętności. Zdjęcie pływa kładka z płyty, którą wydano z tej sesji. I proszę Państwa, jakby najważniejsza część tego, co ja chcę powiedzieć. Najważniejsza. Sesja się nazywała Wchodzie Wielkości Szafer. Co to znaczy wielkość Szafer? I tutaj muszę się przyznać, że się specjalnie przygotowałem po rozmowach z kolegami w Krakowie, z instytutami. Jeszcze raz, który wspomnę się, co to znaczy wielkość szafera? Takich uczonych, którzy dużo napisali, takich uczonych, którzy są szanowani, ale w swoim świecie, w swoim kręgu zawodowym, profesjonalnym, to jest więcej. Ale szafer to coś więcej niż tylko wielki teolog naukowy.
I tutaj starałem się to jakoś tak usystematyzować. Proszę Państwa, no ogromny dorobek, oryginalny, porządny, szanowany. Oczywiście, proszę Państwa, to co napisał 100 lat temu, to dzisiaj już jest troszeczkę historii. Tak niestety jest na ręce, że po iluś tam latach, no to gdzieś tam się to wspomina, ale dzisiaj służą nowe odkrycia, są nowe osiągnięcia. Tutaj tak patrzę do kolegów. Bardzo dziękuję panu profesorowi za pasję, że przedstawiony wykład dotyczący sylwetki naszego rodawka. Bardzo w tej chwili proszę o zabranie głosu w imieniu wykładu do Terezy Stuczaka zatytułowanego Związku Całości oraz Ziemi Ukraińskiej. Przygotowań do milenium chrztu. Milenium to miało od strony kościelnej, natomiast po stronie państwowej to trwały przygotowania do obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Oczywiście to były kompletnie rozdzielne dwie sprawy, żadnych punktów stycznych, wręcz wielka wojna, ale po prostu na zasadzie takiego wentyla bezpieczeństwa ówczesne władze komunistyczne, to jest już pamiętajmy ten początek lat 60. i zamordyzm taki, który nawet w ówczesnej gazecie niemieckiej w głosie załogi, to jest przełom 67-68 roku, pojawił się list otwarty, apel profesora do władz ówczesnych o to, żeby tą oficynę zachować. To obiekt historyczny, no brakuje i teraz, co tu dużo mówić. Ale władze jakoś tak podeszły do tego z niechęcią. Po prostu stanęły z boku, nic się w tej materii nie działo i w 69 roku, kiedy już ta oficyna no, całkowicie się zawaliła, po prostu po cichu ją rozebrała. 26 maja 1968 roku profesor odwiedził Mielec po raz drugi, przyjechał z żoną i z siostrą i otrzymał wtedy godność honorowego członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Był w tym budynku, tutaj funkcjonowała wystawa jeszcze taką społeczną muzeum wtedy, które działało przy towarzystwie, zorganizowało, zwiedził tą wystawę, po prostu. A po południu miał wykład w Domu Kultury właśnie o parkach narodowych, polskich i światowych. Życzył wtedy, może tutaj zacytuję to tak krótko, życząc wytrwałości długiej pracy nakazywał. Zbierajcie ze znawstwem wszelkiego rodzaju dokumenty przeszłości i gromadźcie je w Mieleckim Muzeum Ziemi i Człowieka. Zbierajcie materiały dokumentalne o dawnej architekturze i budownictwie regionalnym, zbierajcie stroje, pieśni i obyczaje ludowe, interesujcie się historią i prehistorią, dawną gospodarką ludzką na wsi, w mieście, rzemiosłem, handlem i przemysłem. Aż po wspaniały akordek współczesnego rozwoju nowych środków i nowego robotniczego życia kulturalnego, które ze wszystkich sił popierajcie. Pamięć o przeszłości niech będzie w waszym towarzystwie harmonijna z myślą o teraźniejszości. W 70 roku, jak wiadomo, profesor zmarł. Od razu poczyniono starania, żeby towarzystwo przybrało imię profesora, co też się stało dwa lata później, w 72 roku. O upamiętnieniu tutaj w Mielcu, bo przecież pamiętamy o profesorze, pan profesor, mój przedmówca już mówił. Jest osiedle, jest ulica, dwie szkoły noszą imię, rezerwat Buczyna, no i także towarzystwo, także te wszystkie działania, które w tym roku miały miejsce. Także dziękuję Państwu bardzo. Te wspaniałe wystąpienia, te prelekcje, dowiadują się wiele rzeczy, o których ciężko jest nawet wyczytać. To są ciekawostki, które pojawiają się ciągle i dowiadujemy się ciągle coś nowego. Na końcu teraz po tym, to w zasadzie powinienem powiedzieć, że
Dziękuję panie prezesie, panie przewodniczący za zorganizowanie tej wspaniałej sesji uroczystości. I na tym powinienem zakończyć, ale pozwólcie państwo, bo ciężko jest mówić na końcu po takich wspaniałych wystąpieniach. Natomiast chciałem tylko powiedzieć kilka słów od siebie. Kiedy słucha się o życiu profesora Sztapela, przewijały się tutaj dwa fantastyczne wątki. Pierwszy, czy można wspaniale przeżyć swoje życie, dzieląc czas pomiędzy rodzinę, pomiędzy swoją pracę zawodową i swoją pasją. Można, współdziałając w rodzinie, przekazać tę pasję następnym pokoleniom. I tak się stało z profesorem Władysławem Sztapelem, bo miał od kogo czerpać wzorce. Kolejna rzecz, o której wielokrotnie powtarzam na różnych spotkaniach, zwłaszcza z młodymi ludźmi, że trzeba uczyć się nie dla szkoły, lecz dla życia, tak jak powiedział Seneca Młodszy. Bo jego pasja stała się źródłem jego potem życia, zarabiania na rodzinę i funkcjonowania społeczeństwa. Antonin Wittig-Bierczyk, postać profesora Sztapela, zajmuje szczególne miejsce. Patriota, społecznik, naukowiec, popularyzator ochrony przyrody ojczystej, nauczyciel, przyjaciel, mąż i ojciec stanowi dla współczesnych Polaków źródło naśladowania. Patriotyzm profesora jako walka o ochronę przyrody ojczystej, a tym samym ochronę środowiska należy w dzisiejszych czasach docenić w sposób szczególny i proponować je zarówno pośród mieleckiej młodzieży, jak i przypominać wszystkim mieszkańcom ziemi mieleckiej. Dzisiaj, kiedy na naszych oczach zmienia się historia Polski, Europy i świata, a także miejsce Polski w świecie, autorytet profesora powinien wzmacniać patriotyczne postawy w mieleckim społeczeństwie. Mielczanie znający wartość czystego powietrza i ochrony środowiska w sposób szczególny powinni docenić także inną ważną osobowość profesora, jaką było nauczanie i propagowanie ochrony przyrody ojczystej. Powinni w swojej działalności, w swojej walce o przyjazne środowisko ziemi mieleckiej czerpać z dorobku profesora i odwoływać się do niego. Z tego miejsca my, radni miasta Mielca, apelujemy dzisiaj do wszystkich instytucji publicznych, organizacji, szkół, nauczycieli i działaczy społecznych o ciągłe zaangażowanie w propagowaniu pośród Mielcza dorobku i postaw profesora oraz godne ich naśladowania. Niech wybitny Mielczanin, profesor Władysław Sztapel, będzie wspaniałym wzorcem erudyty i patrioty dla wszystkich mieszkańców ziemi mieleckiej. Tą ciszą. Znaliśmy apel za przyjęty. Bardzo serdecznie dziękuję prelegentom, takim pasją przedstawiającym dorobek i historię naszego tego rodaka. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej uroczystości, do tego przygotowania i organizacji całego przedsięwzięcia. Dziękuję panu z Biura Rady Miejskiej, dziękuję oczywiście profesorowi i pracownikom Zespołu Miłośników Ziemi Mieleckiej oraz dyrekcji Szkoły Muzycznej w Mielcu za piękne przygotowanie oprawy dzisiejszej sesji Rady Miasta. I teraz na zakończenie poproszę jeszcze pana prezesa Kleckiego o zabranie głosu. Wysokiej Radzie, panie przewodniczący, wszystkim zacnym gościom podziękować za udział w tej uroczystej sesji i jeszcze raz chcę podkreślić słowa, które